jak sama nazwa mówi, święto kwiatów, owoców i warzyw. Głównym nurtem tego właśnie są kwiaty, owoce i warzywa. My jako Samorząd Miasta Skierniewice staramy się tutaj, cały komitet wspólnie z Instytutem Ogrodnictwa, staramy się, aby z roku na rok było coraz więcej atrakcji na święcie, ale żeby te atrakcje były związane właśnie z kwiatami, owocami i warzywami. I 41 lat temu w Instytucie, we współpracy z władzami miasta Skierniewice, zostało zainicjowane Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw. I tak to trwa. Zaczynamy się troszeczkę obawiać, a to dlatego, że z roku na rok przybywa nam grup paradnych i z pewnością jest to największa parada w całej Polsce, a na pewno jest najbardziej kolorowa, barwna, wesoła, która jeszcze kilka lat temu mierzyła kilkaset metrów. Dzisiaj już długość tej parady to już są kilometry. Przeszło 2 kilometry, 60 grup paradnych przechodzą przez centrum naszego miasta, także naprawdę coś wspaniałego, myślę, niepowtarzalnego i myślę, że nie do obejrzenia w żadnym innym mieście niż w Skierniewicach. Jesteśmy zachwyceni ilością kwiatów. Wracamy do domu w tym roku jeszcze bardziej obładowani niż rok i dwa lata temu. Jest niebywale po prostu. Najlepsza impreza tegorocznych wakacji. Mimo, że stąd nie jesteśmy, to czujemy się w Skierniewicach jak w domu właśnie dzięki tej imprezie. Mało tego, mamy swoje ulubione stoiska, zaprzyjaźnionych sprzedawców, do których wracamy co roku. Pozdrawiamy się i życzymy sobie po prostu wspaniałego życia. I degustacje również są wspaniałe. I pozdrawiamy Skierniewice! Woo! Skierniewic 2018 zostaje kandydatka numer 2 Paulina Trębska. Przez dwa dni w skierniewickim rynku jest scena, na której występują najwspanialsi artyści z całego kraju. Także myślę, że jak najbardziej jest to podsumowanie takie kulturalne całego roku w Skierniewicach. Jak Ciebie chcesz.
Festiwal roślinożerców po raz drugi gości w Skierniewicach i myślę, że już na stałe wpisał się w nasze święto. Zainteresowanie jest potężne, te warsztaty kulinarne, każdy może, że tak powiem, sam się sprawdzić, jeżeli chodzi o gotowanie, a przede wszystkim możemy się przekonać, że czasami z produktów, z owoców może mniej znanych, czy warzyw, z których czasami nam się wydaje, że nie można zrobić nic dobrego, można wykonać wspaniałą potrawę, słodką, a przede wszystkim bardzo, bardzo zdrową. Witam Państwa bardzo serdecznie na drugim festiwalu Roślinożercy. Jest to festiwal wegański i wegetariański, to znaczy gotujemy nie używając mięsa tak naprawdę. My przygotowaliśmy penne z cukinią, z pomidorem, z oliwkami, także tak jak mówiłam, bardzo prosto, smacznie i przyjemnie. Ja dałem taki malusieńki wpis na Facebooku, no, że szukam instytucji, szukam też osób prywatnych, które by mi umożliwiły występ na żywo, właśnie tak jak dziś dla Państwa, dla mojej ukochanej publiczności, od razu telefon. Halo, panie Pazura, zapraszamy do nas, do Skierniewic, na nasze święto. Będzie pan sobie występował, ile pan będzie chciał. Aha, i co? Zapłaciłem i przyjechałem. Nasze pierwsze wejście powinno być bardzo, ale to bardzo efektowne. Można? Można. I gdybym się kiedyś zatrudnić o bardzo często w Warszawie w takiego typu właśnie imprezach uczestniczę, a skoro jest coś takiego u nas w Skierniewicach, to pomyślałam sobie, że to jest dobra okazja, żeby wrócić ponownie do mojego miasta rodzinnego i zobaczyć, jak to tutaj wygląda. A przy okazji też pójść na super koncerty, które są dzisiaj wieczorem. Przed Wami pierwsi i młodzi. Wypowiem zaklęcie, lećmy do gwiazd, po nasze marzenia, cały ten świat mamy do stracenia. Jeżeli nie szukaj gwiazd, one nocą są. Chyba maj, park na Grochowie, w słoneczny dzień zobaczyłem cię, tańczyłaś boso, byłaś jak natchniona, a po chwili zaczął padać deszcz. Nie wiedziałem, co się ze mną dzieje, wszystko znikło, byłaś tylko ty. Nasze 41. święto dobiega końca. Miłej zabawy, do zobaczenia!